Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grymargonem. Znajdujemy się dzisiaj na Pandorze i chciałem wam pokazać Magradit. Moi drodzy, jednak na samym początku mam do, do Was po prostu prośbę. I tak, paradoksalnie nie jest to prośba o łapkę do góry, ponieważ YouTube nau, nauczył nas już tak troszeczkę myśleć, że jak twórca ma jakąś prośbę na początek, to albo chce łapkę do góry, albo suba, albo kliknąć w dzwonek. <laughs> Chociaż to, to jest powiązane, bo chyba nie da się kliknąć w dzwonek nie subskrybując. Nie wiem, nie ogarniałem tego, ale ta prośba jest innego rodzaju, a mianowicie dajcie znać, czy z audio jest wszystko. Okej, okay, otóż, czy, jeżeli macie jakieś zastrzeżenia co do audio, Coś śmiało możecie, możecie mi dać znać. Okej okay, moi drodzy, w ogóle przejdźmy może do tematu odcinka. Czyli aktualnie znajdujemy się na wyspie, tutaj, to tak to się nazywa? Nie, Magradit, to jest, ale to jest wyspa. Płynie się tam przez e, takiego kapitana w porcie Tuzmer. Ja już jeden odcinek z Magradit nagrałem. Był to odcinek 13 moich przygód z Margonem, który specjalnie wczoraj sobie sprawdziłem. Który był ponad rok temu. Jeżeli się nie mylę, no i cóż moi drodzy, ogólnie od którego poziomu można expić na Magradit i co tam można spotkać? Tak pokrótce również opowiem teraz. Generalnie od 110 do 120, tak mi się wydaje, że można expić, albo od 113, to zależy do którego poziomu expicie na mumiach. E, powiem wam tak, także tak widzicie, ja już mam ten bardzo graniczny poziom, bo już na 120 sobie stąd idę. E, dzisiaj myślę, że ten 120 dobijemy, no bo na Pandorze to wiadomo, exp idzie znacznie szybciej. Ogólnie znajdują się tu skorpiony po prostu skorpiony, również takie i fryty to się nazywa chyba, coś takiego, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie jak to się nazywa. Gróbki po trzech, nie kojarzę czy jest czwórka, tego szczerze, tego szczerze nie kojarzę. I tak widzicie, idzie mi tutaj w miarę, w miarę gładko, bym powiedział. A ekwipunek mam tak naprawdę taki, który każdy z Was może mieć na poziomie 113, czyli na tym poziomie, kiedy się tu teoretycznie pierwszy raz idzie. Bo patrzcie, rączki 110, setny... 86 to w ogóle zaraz to zmieniam. 105, 105, 100, 113, 113. No i 113 buty. Także ekwipunek full na 113. Także możecie sobie porównać mniej więcej, jakbyście tu na 113 poziomie mieli przyjść, jak mniej więcej byście sobie radzili właśnie patrząc po prostu między innymi też po... Po moim ekwipunku. W ogóle tak się stałem, czy nie lepiej by było, gdybym ja ten mikrofon dał bardziej z przodu, no ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że audio jest ok. A dlaczego was w ogóle pytam o to audio? Ponieważ ja zmieniam słuchawki. Raz używam, tak jak widzicie, tych białych, raz mam takie czerwone i... W jednych słychać lepiej mój film, w drugich gorzej. Wydaje mi się, że to też zależy do te, od tego, do jakich się przyzwyczaje, ale po prostu. I, i jestem okropnie ciekaw, jak, jak u was jest to audio, no ale nikt nie narzeka, więc chyba jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o zarobek też swoją drogą tak na Magradit. No to jest tutaj dosyć krucho, w sumie bym powiedział, bo z samych skorpionów rzadko kiedy coś wypada. Ja w sumie nawet nie wiem, czy z nich coś fajnego wypada, ale z tych. Z tych e, ifritów i ryt, nie wiem jak to się nazywa, zaraz, zaraz sobie zobaczymy, zaraz wam pokażę te mopki. Wypadają z kolei e, części jakieś itemy, no i z tych takich ptaków, z Feniksów. o, z Feniksów wypadają takie amulety, one są warte po 37 tysięcy i takich, zobaczycie, mam ich dosyć sporo, tutaj troszeczkę ich mam, dlatego, dlatego, no. E, powiem wam tak, skorpiony są na Magradit bardziej hojne, jeżeli gracie na aplikacji, to tamto skorpiony są naprawdę, naprawdę dosyć hojne no ale tak to wygląda, tak jak widzicie ogólnie zostało mi już tylko 20% do poziomu, dlatego to jest w sumie taki luźny odcinek, właśnie taki chciałem taki czysto No wiecie, żeby nie, nie, żeby się nie przedłużał, nie był jakiś mega długi, po co ja mam słuchawki, powiem wam znowu musiałem się po nosie podrapać, zawsze zawsze po prostu, zawsze no sędzi na, na odcinku wiem, że to was na pewno bardzo fascynuje, no ale po prostu tłumaczę się Coś chciałem powiedzieć, no nic wyleciało mi z głowy. Kurde, w sumie ten pierścień nie jest taki tragiczny, nie? Intelekt to jest taki typowy pierek na maga. S.A. Życie, Przywracanie intelekt, Siła Krytyka Magicznego. O, za taką grupkę mam ponad 1% exp. oczywiście, dlatego, że to jest Pandora i że to jest PRIF. O, z tych ptaszków, feniksów wypada, wypadają te amulety. Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć, że stworki na Magradit są dużo bardziej hojne, jeżeli gracie, jeżeli ubijacie za pośrednictwem aplikacji. Wiecie, tej mobilnej, to tam naprawdę sporo rzeczy wypada. Między innymi tu po wypadały takie rzeczy. To jest wszystko z tych skorpionów, tak mi się wydaje, te łuki również. Więc, no, jak już Łuk, patrzcie, Łuk warty 80 tysięcy, no to źle nie jest. No i tutaj mamy i fryty, no dokładnie. Mamy i fryty. One są dosyć mocne, muszę przyznać, że pamiętam, że bez błogosławieństwa z dwoma miałem troszeczkę problem, albo z trzema. Z, i... z... z... z tych, z tych frytów frytów wypada parę unikatów, nie wypada żaden heroik. Heroik wypada natomiast, i to całkiem sporo heroików wypada z tych. Z... Już wam pokazuję, z tych takich tam. Wyglądałem jak tancuszostrze, może to jest tancuszostrze, nie wiem jaka to profa z tych. Z maridów wypadają, tak, to jest tancerz o i to nawet szybszy ode mnie był. Z tego wypadają nam, e, on, z niego chyba lecą cztery heroiki, więc naprawdę szansa tutaj jest dosyć spora. No i ogólnie tak tutaj wygląda cały ten wulkan. E, tutaj naokoło są na, najczęściej grupki właśnie tych ifrytów. Nas gu, najbardziej interesuje w sumie środek, jaskinie, tam jest najwięcej expa tak naprawdę. Jeżeli chodzi o zarobek to naokoło, bo, no bo no, z tych ifrytów mimo wszystko częściej coś spada, ale w środku z kolei macie, o proszę, mamy tutaj pierwszego... Mam tutaj jakiegoś pierwszego gościa, który nam wybija. Oj, ta grupka to jest chyba najmocniejsza, jaka jest na Magrady. Dwa elitarne skorpiony. I jeden taki... Ona naprawdę, ona jest naprawdę dosyć mocna, muszę przyznać. Eee, muszę przyznać, ale... No, ale jakby, tak jak mówię, ja mam ten graniczny poziom, więc sobie z nim radzę. Tak jak mówię, no mniej więcej sobie możecie porównać. Ekwipunek oczywiście błogo jest z podwójnym lekiem, to jest tutaj duży plus. Na pewno, na pewno ono mi tutaj znacznie ułatwia e, ogólnie ekspienie. Właśnie fakt, że, że to błogo ma podwójnego leka. O kurde, gościu wybił. No nic, no to sobie wyjdziemy po prostu na zewnątrz, e, wyjdziemy sobie na zewnątrz i tam sobie poszalejemy. Okej, okay, czekajcie, bo tutaj można, tutaj będę wchodził jeszcze bardziej do góry, ale on tu nie zajął tego skorpiona, więc to mi daje do myślenia, że być może tam również jeszcze nie wybijał. Nie, no on idealnie dopiero stąd wraca, no masakra, nie? Człowiek sobie o 10.20 wbija na Magradit, myśli, że będzie pusto, no ale jednak, widać sporo graczy Margonem również jest z dolnośląskiego województwa, tak jak i ja. I mają teraz ferie po prostu, no i dziesiąta to niestety jest pora, w której jeszcze W której już wszyscy sobie powstawali po, nie wiem, wszystkich nockach, czy, czy czymś takim Chyba ja powiem wam, kurde, w sumie niby ferie, niby feria, a kładę się spać autentycznie dosyć wcześnie, około 23 i 24 coś takiego Dobra, wyjdziemy sobie w takim razie na zewnątrz i popolujemy na te grupki e, tych dwóch właśnie tutaj No i z nich właśnie też, trochę zwykłaków z nich wypada i, i, I wypadają z nich, no tak jak mówię, również e, unikaty, bo z, ze skorpionów chyba żaden unikat nie leci. Nie chcę tutaj kitu wam wcisnąć, ale mówię, mówię jak mi się wydaje. Wydaje mi się, że z tych skorpionów żaden unikat nie leci, natomiast z tych e, ifrytów jak najbardziej spadają unikaty, no a z tego marida spadają nam... E, spada nam... Znaczy, jest możliwość, e, cze, czterech, tak, czterech heroików, więc oto jest trójka. Może ścianką na początek? Kurde, na magów to chyba bardziej się opłaca kulomognia na początku, któregoś wiecie, zaorać czy coś, bo. Bo tak to to w sumie. Widzicie? To jest dosyć mocna grupa. No ale 70, e, 74 tysiące expa to, to takie mocne grupy mogą bijać. No. Trójka Feniksów to jest naprawdę łatwa grupa. To jest strasznie przyjemna grupa. 53 tysiące ekspa za w ogóle. Brak straty życia. No i właśnie jeszcze z tych Feniksów wypada złoto po prostu, złoto 30 tysięcy, więc to też jest, jest to jakiś zarobek, no ale dużo lepiej zarabia się na wyspie wraków. A na wyspie wraków ekspi właśnie od e, poziomu 120, dlatego prawdopodobnie za chwilkę sobie tam skoczę, tylko nie jestem pewien, czy dam radę. E, dlatego. Okej, okay, to będzie, tak się stało, kogo tu bić najpierw? No tego raczej, bo on, on mnie zaora. Okej. Okay. Kula, ognia lecimy. Lecimy z tematem. Ciekawe czy dobiję na tym poziom, a nie już myślałem, Chciał, chciałbym, chciałbym, okej okay, tam na dole jeszcze coś jest pojedyncze, no ale no ja tak dużo nie potrzebuję też expa, już, od razu sobie wiecie, od razu sobie kamyczkiem do ithan polecimy, może zmienię troszeczkę ekwipunek, zobaczę co ja tam w depozycie mam odłożone, jaki hajsik, bo, bo jakiś tam hajsik mam. Aha, i w skrzynce, oczywiście, zajrzę do skrzynki. Jeżeli chcielibyście zostać pozdrowieni na odcinku lub chcecie mnie jakkolwiek wspomóc, moją postać, możecie wysłać coś na, mi na skrzynkę. Ja jakby otworzę to na odcinku. Będę otwierał tego typu rzeczy raczej na odcinkach. To wydaje mi się też po, pomoże mi zintensyfikować materiały z Pandory, ponieważ często, często coś od Was dostaję w sumie. Tak naprawdę niektórzy mi nawet po 30M wysyłają, dlatego. Bardzo, bardzo dziękuję takim osobom. No, i właśnie dzisiaj troszeczkę wiadomości mam. Odczytałem je na aplikacji, dlatego nie wyświetlają się one tutaj, jakby, że, że jakiekolwiek wiadomości są nieprzeczytane, ponieważ ja je odczytałem na aplikacji, ale ich nie odebrałem, dlatego odbierzemy je sobie. Mm, oczywiście. Oczywiście I, 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 i tak to mniej więcej będzie funkcjonować. Jeżeli ktoś by mi coś wysłał, aby się nie pojawił na odcinku, no to. Niech mi wybaczy. Czasami po prostu może się tak zdarzyć, że przez przypadek coś odbiorę, albo akurat będę tego bardzo potrzebował. O widzicie, mamy unikat. Tak widzicie, sobie tutaj poklikamy. Oczywiście to leci pewnie do tuni, bo szczególnie na takich światach jak Pandora to wartość tego to... To pewnie aż nic. No nie, naprawdę 1%. Patrzcie, już się wszystko porespiło. <laughs> tak swoją drogą śmieszne. Śmieszne, śmieszne. Mo może w sumie, może bym troszeczkę dłużej został. Znowu na to, w sumie to jest odcinek poświęcony Magradit, więc... Teoretycznie... Więc teoretycznie mogłbym sobie tutaj to zostać troszeczkę. Tam wam jeszcze troszeczkę w sobie poekpił, bo... Tak jak widzicie, on no całkiem, całkiem szybko... Całkiem szybko to leci. A się mnie gościu pyta, czy PvP... Ja nie mam ochoty na PvP, bo ci ludzie tutaj na ogół... Na ogół mają dobre, kła, a ja po prostu... wiecie, ja... Ja po prostu mam takie jako, żeby żeby dać radę ekspić w taki sposób, a nie, żeby jakoś się specjalnie specjalnie spinać. Okej, okay, 120 poziom. Nie no, to wydaje mi się, że też nie ma sensu, żebym tutaj stał w nieskończoność. Także może... Może może... Czy ja mam zwoje? Gdzie są moje zwoje? Takie ważne zwoje tutaj. Hm, Miałem. Ja nie wiem, nie wiem co ja robię ze zwojami teleportacji do Tuni. Naprawdę, autentycznie. Nie wiem gdzie one mi znikają. Mi się za każdym razem wydaje, że ja je kupuję. O, truciznę sobie wypijemy, świetna zabawa. Za każdym razem mi się wydaje, że ja je mam. Autentycznie, za każdym razem, a jednak gdzieś mi znikają, no. Dobra może. O, przejdźmy sobie do poczty. Co wam pokażę przy okazji. Także o, dzięki gościowi, tutaj widzicie, dobre EQ wysyła mi potionki, więc to jest na pewno, na pewno spoko opcja, także wielkie dzięki, bo te potyonki mi się przydają, no mają trochę pełnego leczenia, trochę są poużywane, ale nie szkodzi. No i tu parę wiadomości, hej miałbyś trochę kasy na pożyczkę, nie, nie, nie udzielam pożyczek, czy czegoś takiego, niedługo nagram o tym osobny film, w sensie jak zarabiać hajs z Margonem, tak, że tak zapowiem. Hej właśnie oglądam twoje filmy, są super, a nawet jeszcze lepsze, dzięki wielkie. Tak jak mówię, znowu, znowu nie, nie, nie daję hajsu raczej, więc no, nie daję. Chyba, że osobom, które pamiętam, że mi kiedyś pomogły, no to jakby, jakby były w takiej sytuacji, że nie wiem, ktoś by im konto okradł czy coś, to wtedy im mogę pomóc. Super z Ciebie, gościu. Dzięki wielkie, pozdrawiam Cię. Hej, chciałbym zapytać, czy nagrywasz Margonem? Jeśli tak, to mógłbyś pozdrowić. Nagrywam i pozdrawiam oczywiście. Tam sprzed 92 dni wiadomość, masakra. <laughs> No ale, no ale doczekałeś się. Ciekawe czy mnie jeszcze oglądasz. Patrzcie co tu się dzieje, jakie jest... róże sobie na ziemi leżą, ludzie róże wyrzucają. E, Okej, okay, ogarnijmy sobie może coś na przedział od... Kaman. Jak, jak ja tu nic... Strasznie charakterystycznie mam klawiaturę, to jest strasznie upierdliwe jak ja, ją, jak ja ją mam od setnego powiedzmy. No bo jednak mam pierścień na 80. któryś, to myślę, że na setnym dalej, dalej może się znaleźć jakiś lepszy pierścień no, laski to mnie raczej nie interesują. Tutaj te te magiczne. tutaj jest kapelusik hydry wygląda fajnie. Wygląda fajnie, ale... Nie, mnie bardziej by interesował jakiś pierścień może. O, o taki taki by mnie interesował. <taki>, taki to by mnie interesował. Doskonały pierścień maga. O, już jest coś w sumie lepszego. Taki doskonały pierścień maga je 2 miliony lecz mniej. Nie. Nie opłaca się jakoś maga. To nie jest jakoś turboopłacalne. Mhm. Tutaj też w sumie nie za wiele widzę. Może to, ale nie, mam coś co leka. I to w sumie takie całkiem świeże na 110 to nie najgorzej. To mi daje absorpcję sa. To daje więcej jest, a Też. Więcej ten, więc tro tro trochę mi się nie opłaca. Mm -hmm. Co ja bym tu mógł wymienić? No prawda jest taka, że w sumie mam mało hajsu na wymianę tutaj czegokolwiek. E, różdżki z różdek, może coś fajnego będzie. To jest jakaś od ognia. Okej. Okay. Ta od ognia z jest spoko. Na pewno sobie ją wymienimy potem na nią. W sensie... No wiecie o co chodzi. Na pewno coś tam. Więzienie Homunculusa. O nie! Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia, ja się pytam. Dobra. W sumie tyle do zmiany. E, to możemy sobie polecieć do, do tego. Do. Korzystając z okazji, możemy sobie polecieć. Czy ja mam w ogóle teleportację tu z Mertu zrobioną? A, zrobiłem. Kurde, to jest. A, no tak, pamiętam, nawet na jakimś odcinku robiłem? Możemy sobie polecieć na wyspę wraków, tak? Jeszcze wstępnie zobaczyć, ale tylko obejść, bo jakby ten odcinek chciałem poświęcić Magradit głównie, więc powinienem zrobić quest na pierścień walii, ale. Jak ja zaraz wyskoczę z tego przedziału poziomego? Pierścień, wiecie, z tego przedziału levelowego, pierścień walii jest na 125, to trochę, znaczy na 100, na setny. Na 125 są teraz te nowe itemy z tej takiej, wiecie. Nie wiem jak to się nazywa, no, z tej takiej serii questów, heroiki są, mhm. coś takiego jest, tak mi się wydaje. Okay, miksy mam, miejsca w torbach, no, powinienem do tego kwiecistego polecić, bym to przynajmniej wszystko sprzedał. Bo mam wrażenie, że na wyspie wraków szybko mi spadnie dużo itemów, no ale zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się w sumie, że z tym ekwipunkiem jaki mam, zbytnio tu do zmiany nic nie ma na chwilę obecną, więc... No cóż, co tu, dużo, co tu dużo mówić. Aha, i w ogóle na Magradit chyba 100 milionów kosztuje. Jeżeli się nie mylę. Na Wyspę Wraków jest taniej. Tak, tak to chyba wygląda. O, o, nieubite grupy. Kielet Bossman. Ciekaw jestem, ile mi coś takiego zabierze życia. Szybkiej? Hmm, easy. Easy, a 78 tysięcy ekspo to jest, więc... Więc warf więc się opłaca, o nie, o nie, bo to jest elita to ja muszę uważać, bo, o kurde o kurde, jeszcze ja nie mam pełnego życia, nie, a oni mają po plus 3 tury, ten paladin jest tutaj strasznie przyrąbany, to, 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 to ja wiem, on strasznie mocno bije, widzicie, patrzcie jakie on mi ciosy wali po 3000 tak na dobrą sprawę i, i, i ma trochę życia, no zaraz się skończy nasza wycieczka tutaj Życie na krawędzi. O, daliśmy radę. 90 tysięcy, jaka jazda. Się opłaca jak nie wiem co, jak 90 tysięcy ekspa za taką grupę. Tutaj szybko wleci poziom. O, patrzcie, unik Unikat nas tutaj przywitał. Znowu taka sama grupa jak ta poprzednia. Ja powinienem też może umie umki rozdać jakieś. Byłoby chyba, byłoby chyba dosyć spoko. Ja nie wiem, czy ja tego na szybkie nie powinienem robić. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony na szybkiej bym sobie chyba poradził 56 tysięcy. O, on no tutaj, tutaj jeszcze lepszy zarobek, więc spoko. Okej. Okay. Fajne rzeczy wypadają, fajne. Dobra, tych z tyłu, tyłu zaora na szybkiej tego palka będę bił. Także cóż moi drodzy, to by było na tyle, liczę, że odcinek się spodobał, Prezento... zaprezentowałem Magradit, zaprezentowałem, eee, ja wam dziękuję za uwagę, jeżeli chcesz być na bieżąco, a jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zasubskrybuj i to by było na tyle, także ja wam dziękuję za uwagę, będę się pewnie męczył troszeczkę z tą wyspą wraków, ale lekka zmiana w ekwipunku i myślę, że damy radę, a przede wszystkim rozdanie umiejętności, bo z tym, no, no jasne. 12 punktów nierozdanych, także ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!